Hej, cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym materiale zagrajmy w Mass Effecta. I idziemy dalej, moi drodzy. Kurde. Kurde, za dużo. Dobrze. O kurde. Kurde, muszę się... Chodźcie wstecz. A już spierdzielają. Kurde, wstecz, 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 wstecz. Dobra, o kolejny. Świetnie. Dobra, chyba wszyscy dostali. Chodź, Ashley. Mam nadzieję, że nie padniesz. Dobra. Chyba już wszyscy, tak mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy. Kurde, jeszcze ich tu jest sporo. Ja pierdzielę, boję się tędy iść, powiem wam szczerze. Co ja muszę tu zrobić? Halo? O kurde, pierdzielaj. Ja pierdzielę, naprawdę. Nie, kurde. Dobra. Kurde. Atakuj go. Atakuj dziada. No kurde mać. Co ty robisz? Kurde mać. Shit. No wiesz, jak ktoś został. Kurde. Ja pierdzielę, no. Ashley, chodź, 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 chodź. O kurde mać. O, otworzyło się przejście. Kurde. Ej, Ashley, naprawdę padłaś? Kurde. A, na górze są, dobra. Czekajcie, niech no ona mi tu... Kurde, jeszcze się będzie wczytywać trochę. Ajajaj. Kurde. No raz, dwa, raz, raz, raz. Nie, niech będą informacje. Czekajcie, zobaczymy, co my tu w ogóle możemy sobie jeszcze teraz zwiększyć. No nie wiem właśnie, czy nie to szkolenie. Albo... Albo, 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 kurde. Aha, ja nie chciałem tego. Kurde. Nie wiem. Dobra, może to będzie lepsze. Już? Kurde, jeszcze trzeba poczekać chwilę. Dobra. A, nie mogę zapisać, szkoda. No wczytuj się, kurde, ile można czekać? Sporo czasu, kurde. Jestem ciekaw, ile jeszcze może... Ile jeszcze mu zostało? Jeszcze, kurde, ładuje się trochę, trochę się ładuje niestety, ponieważ... Ale no, co zrobić? No nic się nie zrobi. Tak szczerze mówiąc. Kurde, jak tu bulgocze, ja pierdzielę. No jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, dawaj. Dobra. To, dobra. Dawaj, Ashley, dawaj. Ulecz się trochę, jak możesz, bo ja nie mam żadnych, kurde, apteczek. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Chodź, Ashley, tutaj, chodź na chwilę, o tu. Chodź tu, szybciej się uleczaj, kurde, uleczaj się. Uleczaj się, bo ja nie wiem jak to... Ashley. Może to wezmę? A ten wrexeł?
No nic, dobra. Powoli jakoś trzeba iść dalej, kurda, się boję tam iść, powiem wam. Bo nie wiem, co tu jeszcze na mnie czekać będzie, kurde. Kurde, mać. Właśnie, głupia Asari, cholerna, no. Pieruny jasny. Kurde. Aj, shit. Naprawdę. Ja cię kręcę, no. Kurde, gdzie ja mam iść? Kurde mać. Shit. Ja pierdzielę, będzie mnie gonić teraz. Ja cię kręcę. Oh, fuck. Fuck. Kurde. Shit. Ona mnie będzie teraz gonić. Kurde mać. Najgorzej. Najgorzej. Fuck. Kurde. Uciekaj. Kurde, mogę... Nie mogę. Kurde. Najgorzej. Ona mnie będzie gonić teraz, cholerna, no. Żmija. A jak? Goni mnie, skubana. Kurde, jeszcze trochę, niech się... Kurde! Dawaj! Chodźcie tu! Kurde, wredne! Fuck! Co za głupia żmija. Kurde mać. Szlak, no szlak mnie zaraz trafi, kurde. De. Co za żmija jedna. Kurde, wredna. Tak było blisko, kurde. Gdyby nie ta żmija głupia, to no... Ach, shit. Kurde. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Cholera, no. Kurde, gdzie mnie to zapisało? W pieruny. Kurde, mać. No, czego, kurde, nie atakujesz ich? Ja pierdzielę. O Jezu! Naprawdę? Spieprzaj, dziadzie. Kurde! Ja pier... Wredne kurwa, skurwysyny, inaczej już nie powiem, no. Kurde mać! Co jest? Kurwa. Te mać. Dawaj. Dawajcie, chodźcie tu, kurde mać. Kurde. Spadaj. Dziadzie. Kurde mać. Gdzie ty? Gdzie żeś się... Ach. Kurde, dziady jedne, w pieruny jasny. Czekajcie, kurde, ekwipunek tylko... kurde. Nie, 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 nie. Kurde. A, będziemy musieli się cofnąć jeszcze. Ale to nie teraz, tylko może jak tutaj skończymy. Jak skończymy atakowanie tych dziadów jednych, wiecie? Kurde. Chodźcie tu, kurde mać, chodźcie tu, kurde.
Kurde, mać. Czekajcie, może... Kurde, gdzie ty? Świetnie. Tam jeszcze ktoś został? Kurde. Ja pierdzielę. Nie, z tego to nie ma sensu. Kurde, uciekaj stąd, ja pierdzielę. Co to ma być? Kurde, ta broń w ogóle jest nie... Kurde, mać! Wredne żmije. Kurde, wredne żmijaki, no, w pieruny. Chodźcie tu. Kurde, najgorsze, że nie mam tych apteczek. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Kurcze blade. Shit. Jeszcze tu trochę zostało nam, w pieruny. Kurde, najgorzej. Nie wiem, jak to zrobić, Holender, no. Kurde, jak to zrobić, żeby sobie tu... Czekajcie. Nie, to też nie. To nic mi... A, kolejny poziom już mam. Nawet nie wiedziałem. Czekajcie, jak to zrobić, kurde? Nie wiem. A, odblokuję karabiny. Nie chcę tego. Kurde. Może to weźmiemy, o, będzie git. Kurde. Dobra, kurde, zwiększaj to sobie te życia i nie będę czekać pół godziny. Kurde, jakoś jak w Rexelowi szybciej to idzie niż temu. Ja nie wiem. Kurde. Ja sobie może też wezmę. I Ashley. Kurde. Właśnie. Przecież ja mogę im dać te bronie inne, co nie? Ja mam też mściciela, mam też. Kurde, jeszcze. Ja pierdzielę. No raz, dwa, raz, raz. Zajebmy to coś i to szybko. Dobrze. No, rozmawiaj. Cuchnie jak kompost. Przegnijmy kompost. Czy co? Łe. Kurde. Chodźcie tu. Wstecz. Kurde, najgorzej teraz będzie. Czekajcie, wzmocnienie tarczy. No, wzmocnij te tarcze, kurde. No co jest? Wzmocnij te tarcze, cholero, ty jedna. Kurde, mać. Chodźcie tu, kurde, chodźcie tu. Dobra. No chodźcie tu. Jest. Bariera. Kurde, głupie. Shit. To jest, jeszcze jeden został. Wiem, wiem o tym. Wow. Aż tak? O panie. Zapisuj. Kurde. Zapisuj tę grę, halo. Zapisuj grę. No zapisuj tę grę. Dobra, jest. Zapisujemy, kurde, w końcu. Czekajcie. Ile w ogóle mi do tej pory zajęło? 9 godzin. 28 minut. Chyba nie jest źle, tak najgorzej. No nic, zobaczymy później jak to będzie. Teraz to mamy, komandorze. Niedługo padnie. Już zaraz padnie. O kurde.
Gdzie oni są? Gdzie oni są? Cholera. Najgorzej, że nie wiem, gdzie oni są. Kurde, gdzie oni... Jest! Udało się. Kurde, skąd oni przychodzą? Stąd! Kurde, wypieprzaj! Wypieprzaj! Kurde mać! Wypieprzaj! Kurde mać! Jest! Wiem, że tu przychodzicie jeszcze, wiem o tym. A, tędy muszę iść. O kurde mać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kurde, najgorzej. Kurde, atakuj ich. No atakujcie ich, kurde mać. No. Dobrze. Dobrze jest. Teraz tutaj, kurde. Sporo tego jest, powiem wam szczerze. Kurde mać. Naprawdę? O kurde mać. Padaj, padnij śmieciu. Jeszcze jeden chyba jest. Gdzie oni są? Halo. Kurde mać. To dużo was tu. Kurde. Czego mi... Ja pierdzielę. Wrexeł. Proszę cię. Kurde. Nie zasłaniaj mi jak ja atakuję. Kurde. Olero ty jedna. Kurde. W nerwie się zaraz na ciebie Wrexeł. Wiesz o tym? A, jeszcze sporo do kolejnego poziomu. Kurde. Prawie wszystko jest właściwie. Jeszcze... Nie wiem jak to pierwsze pomocą, Holender. Kurde, najgorzej, że nie mam tego. Czy się tu byłem już? Chyba. Czy nie? Neurowęzeł... A, nie byłem tu. O kurde. Kurde. To dużo was tu. Oh shit. Kurde, naprawdę? Dobrze. Ostatni chyba. Kurde mać. O nie. Naprawdę? Jest, udało się jakoś, udało się. Kurde. Uff. Dawaj. Dobra, starczy. Kurde. Głupia. Shit. Atakuj go, atakuj dziada. Kurde mać, spadaj. Kurde, dziadzie ty głupi. Ja pierdzielę. Świetnie. O kurde, ledwo to żyje. Mówię, coś okropnego. Chyba wszyscy dostali, tak mi się wydaje. Zobaczymy. To jest. Jest. Oj. Padł. Ojoj, jakie wielkie jajo. O kurde, a to któż to? Ostatnia Klonosari. Ojaj, 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 niedobrze. Jakaś... Jestem wolna. Rzec. Chyba powinnam ci podziękować za uwolnienie. Jak znalazłaś się wewnątrz tego czegoś? Nazywam się Shiala. Służę... Służyłam matce Benezji.
wspierałam ją, gdy sprzymierzyła się z Saren. Z tego jajka wyskoczyła nagle, Venezia, tak? Venezia przewidziała, co zdobędzie Saren. Pragnęła go sprowadzić na łagodniejszą ścieżkę. Lecz Sarenowi trudno się oprzeć. Zagubiła się. Chcesz powiedzieć, że Saren potrafi kontrolować umysły? Venezia nie doceniła Sarena. Tak samo jak ja. Uwierzyłyśmy mu. Siła jego wpływu jest niepokojąca. Kurde. Typowe zmęczenie, Asari. Czas, żeby ktoś wam dał solidnego kopa w dupę. Matki Asari to jedne z najpotężniejszych istot w całej galaktyce. Jakim cudem jedna z nich poddała się kontroli Sarena? Saren ma statek. Ogromny okręt wojenny. Nazywa go Suwerenem. Statek ten pozwala mu dominować nad umysłami popleczników. Przestają się opierać. Ulegają. Ten proces jest subtelny. Może trwać dni, tygodnie, ale w końcu się wypełnia. Byłam niewolnicą, gdy Saren przywiózł mnie na tę planetę. Używał mojej biotyki, by komunikować się z Torianem, by poznać jego tajemnice. Saren zaoferował mnie na wymianę. Poświęcono mnie, by przypieczętować sojusz. Dlaczego więc Gety próbowały zniszczyć Toriana? Gdy Saren dostał to, czego potrzebował, Torian stał się zbędny. Saren wie, że próbujecie odszukać kanał. Wie, że idziecie jego śladem. Zaatakował Toriana, żebyście nie zdobyli szyfru. Co to takiego ten szyfr? I po co on Sarenowi? Nadajnik na Eden Prime wywołał u ciebie wizję. Ale wizje niejasne, pogmatwane. Przeznaczone dla proteańskich umysłów. Aby je zrozumieć, musisz myśleć tak jak proteanie. Musisz zrozumieć ich istotę, ich kulturę, historię. Torian pojawił się zanim proteanie zbudowali to miasto. Obserwował i studiował ich zachowanie. Kiedy ginęli, pochłaniał ich. Stawali się jego częścią. Torian nauczył Sarena, jak myśleć po proteańsku? Niby jak? Szyfr jest istotą protean. Nie można go opisać ani wyjaśnić zasad jego działania. To tak, jakby opisywać kolory istocie, która nie ma oczu. Aby zrozumieć, musisz mieć dostęp do endemicznej pamięci przodków. Do perspektywy rozciągającej się na tysiące generacji protean. Wyczułam pamięć przodków, szyfr, gdy złączyłam się z Torianem. Takiej wiedzy nie można się wyuczyć. Trochę mnie wnerwia dźwięk. Ona po prostu istnieje. Nauczyłaś Sarena. Możesz nauczyć i mnie. Istnieje pewien sposób. Mogę przekazać wiedzę z mojego umysłu do twojego. Proszę spróbować się odprężyć, komandorze. Oddychać powoli, głęboko. Zostawić swoją fizyczną skorupę. Pochwycić nici, które nas ze sobą łączą. Wszystkie działania odbijają się echem w całej galaktyce. Każde uczucie musi dotknąć ducha innych istot. Inaczej idea zginie. Wszyscy jesteśmy połączeni. Każda żywa istota zjednoczona w jednym wspaniałym bycie. Otwórz się na wszechświat, komandorze. Połącz się z wiecznością. Jaka mina taka, kurde, groźna. Będę groźna. Przekazałam ci szyfr. Proteańskie wspomnienia przodków są teraz częścią ciebie. Aż się... Wiesz tyle, co Saren. Spociłem. W porządku, Shepard? Co ona zrobiła? Widziałem... coś. Chociaż nadal nie ma to sensu. Przekazałam ci wielki dar. Doświadczenie całego ludu. Twój umysł musi przyswoić te informacje. Nie wyglądasz najlepiej. Powinniśmy zabrać cię na statek. Przepraszam, jeśli sprawiłam ci ból. To było konieczne. Potrzebujesz szyfru. Z czasem pomoże ci zrozumieć pochodzące z nadajnika wizje. Jesteś wolna. Co planujesz zrobić teraz?
Jeśli pozwolisz, pozostanę z kolonistami. Dużo wycierpieli z mojej winy. Pragnę za to odpokutować. Koloniści będą potrzebowali pomocy. Z chęcią przyjmą ją od ciebie. Dziękuję, komandorze. Oby ci się udało. Udało ci się ocalić kilka osób. To i tak więcej niż ktokolwiek Co? Inny wyda na sobie. Nagle tak z dupy Dziękuję. Tu jesteśmy? Zaczniemy od nowa. Leżę nie tutaj. Odlecimy, jak tylko pojawi się transportowiec. Dobrze, tylko kurde, gdzie jest ten... Udało się znaleźć w ruinach mój komputer? Jeszcze nie udało mi się Nie znaleźć. Zapomnij o tym, jak będziesz tam... Kurde, tu muszę iść tam daleko chyba. A nie, czekajcie, gdzie jest to? Kurde, miałam tu misję. Ej, gdzie jest ta misja? Halo? Chwila. Nie, to nie jest to. Zniszcz Toriana, to już zniszczony jest, dobra, ale chodzi mi z tym komputerem. Powodzenia. Chwila, jak to się szło do tego, kurde... Tędy, tak? Się szło chyba do tego. Spróbujmy jeszcze raz przejść tam się, wiecie? Tylko zaraz tu sobie... Dobra. Dobra, przejdziemy jeszcze raz sobie, moi drodzy, wiecie gdzie? Do Exogeni, wiecie? Może znajdziemy ten komputer, wiecie, z tymi danymi. Dokładnie przeanalizujemy jeszcze, wiecie. Bo tu chyba już nikogo nie będzie do atakowania, tak mi się Miłe wydaje. Miłe miejsce na wycieczkę, ale nie chciałabym tu mieszkać. Nie. W sumie to w to sumie jest. Miłe miejsce na wycieczkę. Czemu nie mogę na dół? Ej! Ta kolonia jest twarda, serio. Co jest? Ej, kurde, chcę... Trzeba przyznać, że ci koloniści to twarde sztuki. Chwila. Którędy to się szło w ogóle? Ej, czy ja mogę tam iść? Kurde. Ej, ale ja nie mam tej misji w ogóle. To jest właśnie trochę podejrzane, powiem wam. Bo jak ta misja się nazywała? Feroz. Ale no nie ma te... Ej, ja tego nie mam w ogóle. Dobra, cofamy się. Kurde, nie ma sensu. Stracimy tylko czas, tak szczerze mówiąc. No nic, dobra. Najwyżej tam kiedyś się tam zrobi z tym komputerem. Tam komputer jemu tam nie... Jak to się mówi, bez komputera chyba nie umrze, co nie? Idziemy stąd, moi drodzy, powiem wam szczerze. Idziemy do kolejnego... Właśnie nie wiem teraz, gdzie mam iść, czy na ten Wirmir, czy do tego kanału. Zaraz się dowiemy, czekajcie, może jeszcze z kimś porozmawiam? Chodzi mi o tego gościa. Udało się znaleźć w ruinach mój komputer? Plany ki... Jestem wolnym strzelcem. Ale nic nie znalazłem. Znam się na rzeczy. Jeszcze nie udało mi się znaleźć. Nie zapomnij o tym, jak będziesz na miejscu. Ale to... Nie rozumiem tego trochę, powiem wam szczerze. Powodzenia. Dobra, idziemy stąd, moi drodzy, powiem. Zostanę tu, dopóki nie odejdzie ostatni z waszej rasy. Dobra. Jestem im to winny. Powiedz mi coś o sobie. Ja zostałam. Dobra. Żegnaj, komandorze. Dobra, czekajcie, jak oni... Czekajcie, jak stąd wyjść? Tak a propos, tędy. Tędy się wychodziło. Dobrze idę? Bo już tak zbytnio nie pamiętam. Tam. Nie. Kurde, jak się stąd wychodziło? Winda. Ale mi chodzi mi wyjście do Normandia. A, tędy. Dobra. Już mam. A no rzeczywiście, bo tam był na początku ten gościu. Malinowy. Tędy, rzeczywiście. Dobra. Dobra jest. Tylko czy będziemy mogli stąd wyjść? Ale chyba będziemy mogli bezproblemowo wyjść. Tej miejscówki w końcu. Ej, ale mnie ten... Kurde.
Tędy szło się? Co? Nie. A, dobrze, dobrze idzie, dobra. Pokrzaniło mi się trochę, powiem wam. Bo zbytnio już... Dawno nie byłem w tym miejscu, wiecie, i trochę mi się... Pokrzaniło. Właśnie, dobrze idzie. Tak, mamy już statek swój. I to na Normandię teraz, jak się nie mylę. Widzę, nie ma tego gościa, co tu był. A może jest tylko... Dobra, idziemy. Wejdź na pokład. Aha. Komandorze, wyglądasz blado. Czujesz skutki uboczne szyfru? Zrobiono mi jajecznicę z mózgu. Zgadnij, jak mogę się czuć. Być może będę mogła pomóc. Jestem ekspertką od protean. Jeśli połączymy nasze świadomości, może uda nam się odnaleźć w tym wszystkim jakiś sens. Niech będzie. Dobrze, tylko szybko. Nie ma dużo czasu. Właśnie. Proszę się zrelaksować, komandor. O Jezu, znowu to samo. Teraz chyba co innego. Czy to samo? Cały ten czas, wszystkie badania i nawet nie przypuszczałam. Przepraszam, te obrazy były tak wyraźne, nie sądziłam, że to przeżycie będzie tak intensywne. Masz niezwykle silną wolę, komandorze. Inny człowiek na pewno by sobie nie poradził. Daj spokój. Przejdź do rzeczy. Co widziałaś? Nadajnik na Eden Prime musiał być poważnie uszkodzony. Brakowało dużych fragmentów wizji. Dane przekazane do umysłu komandora są niekompletne. Dobra, kurde. Na pewno nie trafiłaś na żaden ślad czy wskazówkę? Na jakiś szczegół? Widziałam tylko to, co już wiecie. Masz rację co do żniwiarzy. Protean zniszczyła rasa inteligentnych maszyn. Związek między żniwiarzami, zagładą Protean i kanałem jest teraz oczywisty. Brakuje nam tylko współrzędnych ilos. Jaki jest nasz następny ruch? Udało mi się zinterpretować dane przekazane przez twoją wizję. Czegoś jednak brakowało. Sareny na pewno posiada brakujące informacje. Może znalazł inny nadajnik. Jeśli znajdziemy brakujące dane z twojej wizji, będę mogła... Przepraszam. Połączenie jest męczące. Muszę odpocząć. Doktor Czakłas powinna cię zbadać. Spokojnie. Potrzebuję tylko trochę odpoczynku. Kilka minut ciszy. Skończyliśmy. Rozejść się. Przesłałem raporty z Feros, komandorze. Połączyć pana z Radą? Przełącz ich, Joker. Już łączę. O, zobaczymy, co teraz będzie. Komandorze, egzogeni powinno cię poinformować o Dorianie. Zadanie byłoby wtedy znacznie prostsze. Może wtedy zamiast niszczyć, można było spróbować go zabezpieczyć. Egzogeni próbowało go badać. Zobaczcie, do czego to doprowadziło. Pewnie macie rację, komandorze. Szkoda, że nie udało się uratować kolonii. No jak? Już nie daje mi spokoju, Shepard. Feros to ludzka kolonia. Myślałem, że zrobisz wszystko, by uratować pobratymców. Uratowałbym kolonię, gdybym mógł. Niestety, nie było takiej możliwości. Czasem trzeba coś poświęcić, komandorze. Dobrze, że to rozumiecie. Do widzenia, komandorze. Czekamy na kolejny raport. Oj, kurde, ta Asari, ta Rada to... Aś, kurde, tam bez komentarza to pozostawię. Dobrze, moi drodzy, teraz sobie może... Niech będzie. I teraz, kurczę, nie wiem, w co to teraz, wiecie, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy sobie zdrowie tu jeszcze zwiększy. Dobra, niech będzie już tak. Później będzie może pierwsza pomoc i te szkolenie szturmowe. Czekajcie, to sobie
Wszystko jako poczytane. Dobra, teraz co my tu mamy w ogóle do zrobienia, tak przede wszystkim? Czekajcie, jesteśmy w tym miejscu, dobra. Teraz powinniśmy się udać chyba do... Właśnie ja nie wiem... Czekajcie, zobaczymy jeszcze. Oddal. Teraz. Chyba nic nie ma do tego, znaczy no, do zrobienia jak... Tu jest Cytadela, to nie. Nie ma nic do robienia, do roboty, jak tutaj się wbić do Wirmiru, znaczy no, do Wirmiru udać się. Tutaj to jest. Wirmir to bujny świat z pogranicza, idealnie nadający się do skolonizowania przez gatunek istot, których budowa molekularna opiera się na węglu. Ogromne morze Wirmiru oraz umiejscowienie jego orbity w strefie warunków optymalnych do życia wytworzyły szeroki pas wilgotnego, tropikalnego terenu wokół równika. O, widzę, tu będzie bardziej takie tereny jak w Far Cry'u jedynce, jak pamiętacie, moi drodzy. Niestety polityczna niestabilność pobliskie systemy Terminusa opóźniła proces kolonizacji. Zagrożenie ze strony piratów i łowców niewolników sprawia... piraci. No nic, dobrze, lądujemy sobie. Sobie. A, teraz wybieramy jeszcze, właśnie, kogo by sobie, kurde, wziąć. Ta Ashley taka trochę jest, powiem wam. Może by sobie wziąć... Nie wiem, właśnie, kogo by to sobie wziąć, kurde. Czy tego Wrexa i tą Rayę, ale nie, to znowu siła technologii będzie. O tak może zrobić... Nie, znowu to samo, nie. O tak może zrobimy, o. Czemu nie? Odbieram jakiś sygnał. To pewnie nasz salariusz. Ale poszedł. Puszczę te wieże obronne. Zrzucaj Mako. Wejdziemy z marszu i rozwalimy je. Spróbuję wrzucić was pod ich radar, komandorze. Jakich wy... Nie podchodź i unikaj kontaktu, dopóki nie zdejmę wieżyczek przeciwlotniczych. Nie ucz ojca dzieci robić. Kiedy wieżyczki zostaną zniszczone, spotkamy się w obozie. Bez odbioru. Dobra, gdzie są te kurde wieżyczki wredne? Tutaj są jakieś chyba, tak? Jak się nie mylę. Co to jest w ogóle jakieś... Nie wiem, czy to zabijam, czy co to jest, kurde. Nie wiem, dobra, idziemy tutaj, widzę, tu już się zacznie zaraz. O, jak pięknie trafiłem. Aha. Coś takiego będzie, dobra. Tu będzie chyba kolejna gdzieś. Gdzieś już się schowała pierdzielona.
Co jest? No atakują. No kurde. No kurde, jak ciężko ją było pokonać. Ja pierdzielę. Co? Kurde. Wredne. Grenadier getów. Świetnie. Kurde. Czyżem... Kurde. No co ty robisz? Kurde. Jest. Jeszcze chyba... Jeszcze, kurde, przed nami dopiero. Co? Czemu ja wziąłem? Kurde. No nie. Naprawdę. Skąd on mnie widział tak daleka? Jest. A to co to jest? Co jest? Kurde mać. Ja pierdzielę. Dobra. Kurde. Świetnie. No kurde. O, co ty robisz? O ja pierdzielę, jak ty, że gdzieś ty wjechał. No świetnie. Że co? Świetnie. Dobra, moi drodzy, dobrze. W kolejnym materiale będziemy, tak szczerze mówiąc, dalej niszczyć te wieżyczki od nowa jednak, wiecie? Bo tu mnie zapisało, którym, no właśnie, od początku muszę iść. Dobrze, moi drodzy. No niestety, w kolejnym materiale od nowa zaczniemy ich tam, wiecie, pozabijać, tylko powoli tym razem. Żeby później, no wiecie, nie było problemów, tak jak było przed chwilą, co nie? Dobrze, ja tu się z wami żegnam i cóż, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!